Dwa do dół. Grałeś jako zawodnik Dukli? Dukla Praga. Jaki wynik był? 2-2. Remis. Wtedy z kibicami czy na pustym stadionie? No, byli trochę kibice. Sparring, nie było full house. Czyli jako jedyny z drużyny masz stąd wspomnienia? No, jest zawsze in Germany, zawsze jest bardzo dobry sparring. Tutaj dobre boisko. Poziom futbolu jest bardzo wysoko. No tutaj czwarta drużyna Bundesligi, więc tak. Nie ma żartów. Nie. Slavia Praga grała jesieni grupa konferencyjna. Tak. Union wyszedł z grupy, czy nie? Wiesz? Nie wyszedł. Slavia Praga grała ostatni mecz tutaj and remis był dobry pro Slavia Praga, dla Slavia Praga. I Slavia wyszła? Slavia wyszła, Union nie. First time in playing Germany? Honestly, no, I played once when I was 18 years old with national team in Stuttgart. Against the German national team? Against German national what team, what was the yes. score? We lost 3-0 and I remember also Hesvein, the striker, scored 3 goals. Was good feeling because after the match we went to the stadium to see senior national team Germany. Yeah. And was in Westfalen Stadium. Borussia Dortmund. In Dortmund, yeah. Was very good, yes. Skąd pan przyjechał? Stąd? Nie, ja pracuję w Hamburgu. Czyli pojawiła się okazja i oczywiście, grzech było nie skorzystać. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ile drogi pan miał tutaj na mecz? 250 km w jedną stronę. I sam pan przyjechał z Hamburga? Oczywiście. To jest prawdziwy fanatyzm, super. Nadarzyła się okazja, pracuję w Niemczech, nadarzyła się okazja, żeby przyjechać. Bywa pan w Łodzi na meczach? O, ciężko, ciężko. Przyjechaliście oglądać Widzewek dzisiaj tutaj? My, ja tutaj mieszkam praktycznie, można mieszkamy. Powiedzieć, i dlatego dzięki temu było mi łatwiej dostać tutaj w ogóle bilety załatwić. A, no to specjalnie dla was zrobiliśmy. To było, wybieraliśmy miejsce sparingów, no to wiedzieliśmy, gdzie mieszkacie, to podjechaliśmy. A tak na poważnie, to chyba fajna sprawa, że taki sparing można rozegrać. No wiadomo, że to mecz towarzyski, ale chyba no taki powiew trochę gry w Europie. Ale to było niesamowite, bo mam wielu znajomych w Łodzi. Telefon zrobił się w pewnym momencie gorący i zaraz ma pytanie, czy na mecz idę. Ja mówię, jaki mecz? Nic nie wiedziałem, bo nie miałem okazji, żeby zobaczyć. A tutaj nagle się okazuje, że sparring z Union, a akurat mówię, no to mówię, trzeba załatwiać bilet. No i udało się. Przyjeżdżacie do Łodzi czasami na mecze, czy teraz życie nie pozwala za bardzo? Powiem szczerze, życie nie pozwala. I naprawdę na tym nowym stadionie jeszcze nie byłem. Ale szalik jest, barwy są. Tak jest. Ale oczywiście rezerwuję sobie czas na ten ostatni decydujący mecz, kiedy będzie awans. No to koniecznie zakończy się, miejmy nadzieję, zakończy się reaktywacja, odpukać. A to w ogóle chyba ciekawie, no bo czy chodzicie generalnie tutaj na Union czasami, czy macie ten membership tutejszy? Tak, znaczy się szef firmy, w której pracuję, jest jednym z sponsorów tutaj i jest on, naturalnie on posiada tą kartę tutaj. Tego Mitglied, no, czyli tego membership, to on jest, no i za pomocą właśnie dzięki temu miałem tą możliwość, że mogłem tą kartę załatwić tutaj, no bo to tylko i wyłącznie oni mogli tą kartę załatwić. Jasne, no dobra, no to co, trzymamy kciuki, no, chyba oczywiście, że tak, za zwycięstwo, mecz towarzyski, ale fajnie byłoby wygrać. Ale to jest piękna sprawa, pewnie, że tak. Dzięki. Dzięki.
Pracuje, ale nie ma.